Elo, elo! Z tej strony Kapitan Blania. Dzisiaj sobie gramy w Shakes and Fidget, kolejny niesamowity odcinek. Wiele się wydarzyło i dzisiaj ponownie zaczynamy tą przygodę. A zaczniemy może dzisiaj od gildii. Pójdźmy sobie do gildii i zobaczmy, co tam się dzieje. Oczywiście to przekroczmy. Jak widzicie, z dnia na dzień staje się coraz grubiej. To znaczy, z dnia na dzień jestem coraz bardziej potężniejszy. Powiedzmy tutaj elo, elo. Elo, elo. Nagrywam. Dobra, żeby ludzie wiedzieli. Co nie wiem, czy mamy w ogóle kogoś dostępnych? Jest tu kilka dostępnych osób, więc będą mogli się z nami przywitać. Tak wygląda gildia. Dobra, koniec gildii. Teraz tak najmoje ulubione, czyli D twierdzu. D twierdzu, jak widzicie, tutaj się cały czas budowuje. Weźmy te. Ja aktualnie zbieram na... tutaj, żołnierze. Widzicie, że jeszcze troszeczkę mi tutaj skajek brakuje, ale generalnie jest to całkiem już bliski wynik. Może uda się kogoś zaatakować. Ten jest zbyt silny, a szkoda. Ten zbyt mało ma, o kurde, nie mam pieniędzy. To chyba nie zaatakuje nikogo. Chodźmy może tutaj. Sobie pozdobywajmy. Tutaj też oszczędzam teraz troszeczkę kryształki, to znaczy atakuję tutaj. Nie wydając kryształków na ulepszenia ich, ponieważ ten trochę poziomy konstrukcji powbijają. No tu mniej więcej tak wygląda atakowanie, łapanie graczy, czasami po prostu nie wychodzi. Ale generalnie tam nie zawsze się jakoś tam działa, wchodzi, co nie? No dobra, i mamy już 25 tysięcy, co nie? I to zostawiamy na razie. No dobra, to tak, chodź może szybko do karczmy, weźmy jakieś zadanie, to w ciągu tego całego czasu to te zadanie zrobimy i wróćmy znowu do twierdzy, ponieważ teraz możemy kogoś zaatakować. Poszukajmy sobie osoby, która ma trochę więcej kamienia, by się przydało, żeby miała, co nie? Bo to jest... no wiesz, bo mogę go... no mogę go zaatakować, ale to takie... no mało... no to nie jest ten poziom, co nie? Ktoś to dużo kamienia by miał, powinien mieć, co nie? No i ten kamień to po prostu, no nie wiem, jak bieda po prostu jest, to nie miała, co nie? Ja nie wiem po prostu, co ludzie robią, czemu oni kamienie mają, ten jakby miał, to ma trochę więcej kamienia. Typiarze, dajcie mi kamień, ja tutaj chcę, ja tutaj ulepszenia chcę sobie fajne zrobić, co nie? No kurde, tyle kamienia, taka bieda z tymi kamieniami. No dobra, no to wiem, jakie drobnice troszeczkę robimy, szczerze mówiąc. Ale jak się mówi, lepiej drobnice niż nie drobnice, no tego nie będziemy atakować. Tego też nie, tego też nie, tego też nie. No, ten już tak ujdzie, co nie? Już tak dużo mamy tego kamienia. No i ten już jest tutaj zbyt potężny. Jeszcze możemy co najwyżej, nie wiem, tego zaatakować, chociaż to jest taki łup 2 na 10, ten to jest już taki zadowalający. Dobra. No to nie jest zadowalający ewidentnie, no tego już dobra, to już nas nie stać. No same, dobra, no możemy w sumie ulepszyć też żołnierz. Dobra, nazbieraliśmy troszkę już kamienia, mamy dzisiaj szansę i brakuje nam do magów, do tego, do żołnierzy. No z jakiś milion, dobrze widzę? Tak, milion. Może nam się to udać, wystarczy, że u doktora Abuwu dwa razy wypadnie nam kamień. No nie, więc próbujemy, może wypadnie kamień. Zaraz jeszcze ani jednego kamienia nie wypadło, jak po złości. Jest raz kamień, jeszcze tylko jeden raz kamień. Nie będzie nas stać, jest, udało się, dobra. To już dokończmy tutaj losowanie u doktora. Dobrze, czyli o, jeszcze raz kamień wypadł, no to idealnie. Dobra, i w końcu możemy zainwestować w lepszych żołnierzy, uwaga. Myk! I teraz nasi żołnierze są jeszcze bardziej potężni. Mówią na nich pogromcy. No, generalnie chodzi mi o to, że teraz nasi żołnierze mają dosyć wysoki level i teraz z tym wysokim levelem będziemy po prostu mogli atakować jakby silniejszych przeciwników, co nie jakby moim zdaniem bardzo na dużym propsie generalnie. I tyle jeśli chodzi o twierdzę, to było tyle, ewentualnie możemy szukać diamentów. Dobra, koniec twierdzy. Teraz tak, idźmy do naszego wojownika. Pierwsze co zrobimy w naszym wojowniku to, wiecie co, albo nie, chodźmy na początku do pupili, bo widzimy, że tutaj troszkę nam się od Abuwu jedzenia dla pupili nazbierało. To nakarmy naszych podopiecznych, niech mają jedzenie, nie macie, jedzcie sobie, biedaki, proszę, tutaj jedzenie. To nie, przy okazji mamy też kilka rzeczy takich fajnych, które od razu, a może chodźmy jeszcze do pupili. Od razu za, tak, dzisiaj światło, to światło zaatakujemy na początku, niech będzie ziemią. Udało się, światło zaatakujmy wodą. Nie udało się, nie, to ogniem, spróbujmy. Udało się, mrokiem, no dobra, spróbujmy. To raczej miało, było skazane na przegraną. I światło, światłem nie udało się, dwa razy wygraliśmy. Nie jest to oczywiście zły wynik.
No dobra, tutaj mamy jakieś badziewia, to wiecie co, chodźmy jeszcze szybko do naszego ziomka, który rozmontowuje rzeczy, co nie? Rozmontujmy sobie tutaj ten towar. Jak nie będę go sprzedawać, to po prostu rozmontuję to. No dobra, i co my tu mamy? Mamy to, to sobie zażyjmy, mamy to, też sobie zażyjmy, mamy jeszcze jedną, aha, to nie mogę, to sobie na razie zostawmy. A to w sumie możemy sprzedać. Dobra, chodźmy teraz do gabinetu magii, poszukajmy. O, idealnie, tego właśnie szukałem. Dokładnie, czyli dokładnie jest to, co oczekiwałem, czyli mamy miksturkę życia, miksturkę wytrzymałości i tą miksturkę. Idealne połączenie, żeby walczyć teraz z groźnymi przeciwnikami. Możemy pójść oczywiście na arenę. To nie wiem, mija się z moim zdaniem z celem tutaj. Chyba, no nie mam samego, generalnie chyba nie pokonał, ale nie wiem, czy to w ogóle się opłaca tak naprawdę. Bo dostaje się za tych postaci grosze. Dlatego chyba dajmy sobie spokój, chodźmy od razu na... Na co? Na lochy chyba, co nie? Zobaczmy, czy coś jeszcze nie zrobiliśmy. Chyba wszystko, co było do zrobienia, zostało zrobione, więc chodźmy od razu na lochy. Czyli nasz najciekawszy, moim zdaniem, jeden z najciekawszych punktów rozgrywki. Chodźmy tutaj. My się pobijmy troszeczkę, dałem bez problemu. A z tym może z tym powalczymy dopiero późno. Jesteśmy teraz całkiem nieźle uzbrojeni. Możemy dzisiaj dużo zrobić. Ale zacznijmy może od standardowo 13 piętra. Może pokonamy kolejnego przeciwnika w 13 piętrze. Nie pokonaliśmy, ale bo dzisiaj trochę... Może się uda. A może nie. No i się udało, od razu zobaczcie, jaka dobra rzecz nam wypadła. Wow, jaka potężna, potężna rzecz nam wypadła, co nie? Dobra, podejdźmy z kolejnym. Tym razem podły liczy grupa. A, z tym już będzie ciężko, dobra. To się cofamy. Spróbujmy jeszcze zdobyć Esteros ponownie. O, jak blisko! Czyżbyśmy w końcu pokonali ten kolejny poziom? Jajajaj! Jest! Ledwo, ledwo, ale się nam udało i znowu bardzo fajny itemek. 123 miliony expa, ja cię kręcę. Następny Holunder, o nie! Hold the door, Hodor! No, Holunder, a to jest Holunder! Czyli bardzo potężny przeciwnik, który może nam pokrzyżować plany naszego zdobycia tronu. No i go chyba możemy zostawić sobie na dużo później, ponieważ to jest bardzo silny przeciwnik. Co tu mamy? Mamy wieżę, no to idziemy do wieży. Nie, teraz najpierw tutaj mamy ziomeczków naszych, to od razu im troszkę ich podekspijmy, jak mamy taką okazję. O kurde, ile expa chyba zbiliśmy nagle. No, nie mamy pieniędzy za bardzo, żeby ich tutaj polepszyć, to polepszyjmy ich ile tam możemy. Dobra, wystarczy. Dobra, czas najwyższy zwalczyć z małą syrenką. Zobaczymy, czy uda nam się pokonać nikogo innego jak małą syrenkę. Uwaga, karabinu maszynowego nas trzepie. O kurde, pomimo chyba naszych starań, to chyba nic z tego nie będzie. A zobaczmy coś jeszcze. Lochy. I tak z ciekawości, czy on mogę mu dać to? Chyba użyłem to na siebie, co nie? Tak mi się wydaje. A tak. Nie? Co ty zeżarłeś? A nie, widzisz. To chyba... Ciekawe, poczekaj, zróbmy coś. Takiego testa przeprowadzimy. Dajmy... Gdzie jest wytrzymałość? O, dajmy wytrzymałość, to nie? Chodźmy chwilę do lochów, zobaczmy, ja muszę coś sprawdzić, bo tego nigdy nie testowałem. No i co to dało? Nic mi nie dało. No, to nie działa jednak. No trudno. Warto było spróbować, ale bym się zaskoczył, gdyby to w sumie działało. Dobra, próbujemy pokonać małą syrenkę, może teraz się uda. Ojajaj, ta mała syrenka, to jak to powiem wam, dobry skutek jest z tej małej syrenki. No, udało nam się pokonać zwiadowcy. Tak powiem wam, że to ciężka była droga, ale dał radę. No i już tam dobry, lecimy. 6-9, czyli Beowulf? No dobra, spróbujmy tego typiarza. O. Beowulf jest potężny. Ale nie dla Bladeusza. Proszę państwa, czas na Piotruś Wilk. Piotruś Wilk? O kurde, wytrzymały ten człowiek. Nadal wytrzymały, lecimy dalej. O kurde, nadal daje radę. No patrz jak się trzyma ten pierwszy. Dobra. Musimy tutaj użyć twardego arsenału w postaci ulepszenia moich ziomków, bo zapominam o tym. Dobra, to ulepszyliśmy, jeszcze lepiej ulepszamy to. Zaraz ci pokażemy, kto rządzi ten mały Piotrusiu. Dobra, mamy wszystkich. Tak, Piotruś, ja ci dam, Piotruś. Kurde, wytrzymały Piotruś.
Dobra, chyba nic z tego nie będzie. Niestety, wieża jest zbyt potężna. No dobra, to załatwione, chodźmy na drugą stronę. I teraz w kolejnym roku, tu mamy kilka miejsc do pokonania. Zacznijmy od tego typiarza. Pokonaliśmy go chyba, co nie? No, pięknie, kurde, duża expa się tutaj dostaje, więc to jest spokojnie. Kolejna fajna maska zdobyta. I kolejna całkiem fajna rzecz zdobyta. I ostatni boss. Uwaga, czekam go. Kapitan Korsarzy. No, wytrzymały, ale może się uda. Dobra, podejście kolejne. Jest, magiczny papier toaletowy. Tego właśnie, o tym właśnie marzyliśmy. Pięknie to rozegrane. Nasza postać zdobyła kolejny level. Co za tym idzie, pewnie te postacie też są do ulepszenia, więc już ulepszmy je od razu. Lecimy do przodu, co nie? Z każdym odcinkiem coraz bardziej tu pokonujemy swoich wrogów. Czyścimy tą mapę. Ołtarz szmaragdowej łuski. No to możemy spróbować to załatwić. Oh yeah, ale ładne klapencje. Ładne, fajne, takie klapuszki porządne. Zaraz będziemy mieli pełny kierunek, nie szkodzi. Oh yeah, lecimy z tym koksem. To wyzwanie dla nas? Nie sądzę. Dla nas nie ma wyzwania. Proszę państwa, jak tu czyścimy terytorium? Proszę państwa, co nie? Co to było za pewne? Co to? Takie rzeczy się zdarzają. No, no, no! Pokonamy się, typiarzu. No i proszę państwa. Ja cię kręcę, ile będę miał znowu zabawy w wybieranie, co jest lepsze dla kogo. Patrzcie, prawie cały rok pokonaliśmy tutaj. Tacy dobrze jesteśmy, co nie? No patrzcie, kolejny Meduza z Mołczar pokonana. Dobra, 9 na 10. Patrzymy. O kurde, wytrzymały teraz, wytrzymały. No i co? Jadowity smok też pokonany. Uwaga, 10 na 10, czyliśmy cały loch tutaj przeszli. Byłoby fajnie, ostatni przeciwnik. Widać, że jakiś wytrzymały. To jest król jaszczur, król jaszczura nie chce pokonać. Ale może się uda. Jeśli pokonamy cały loch. O, jak blisko teraz było, to nie? I proszę, król jaszczur pokonany. Teraz ukończyliśmy dwa lochy. Naprawdę fajnie, kolejne poziomy zdobyte też od razu, widzimy. Możemy też naszych podopiecznych chyba ulepszyć. Dwa poziomy aż, wow. No to żeśmy polecieli tak w kosmos. Może teraz, kiedy tak bardzo, może teraz uda się pokonać już tego Piotrusia Wilka. A, nie mam na jak miejsca jak wybungu, dobra. Więc to tu jeszcze jest nasze, tu jeszcze jest te tak zwane tornado, co nie? Tornado ma 1000 poziomów, to na pewno byśmy tam parę rzeczy pokonali, ale znowu jest taki problem, że znowu nie ma miejsca w ekwipunku. Co nie, więc wymaga to takiego przejrzenia i ocenienia, co jest przydatne, co można wymienić. Nie będę tego robić w tym odcinku, bo myślę, że nie ma sensu. No, dlatego wydaje mi się, że tym akcentem ten króciutki odcineczek ze Shakes and Fidget zakończymy. Jak widzicie, kolejny fajny odcineczek, kolejny ekspienie, co nie, cały czas lecimy do przodu. Piszcie, co byście chcieli tutaj, żebym jeszcze nagrał, czy ma jakieś macie sugestie co do sposobu nagrywania odcinka. No, taki comiesięczny przegląd, że tak powiem, Shakes and Fidget. Link oczywiście w opisie, więc jeśli ktoś chce pograć, to zawsze może, co nie? A w gildii zobaczmy jeszcze, 50 członków, no i niestety nikt chyba nie był, bo nikt nie odpisał. No trudno, tak więc elu elu!